Cześć, tu Fifi. Słuchajcie, postanowiłem zrobić taki mały video tutorial pod tytułem Jak prawidłowo zrobić swapa w bisie. Ci, którzy troszeczkę mnie znają i mój samochód, wiedzą, że jesteśmy nierozłączni od kilkudziesięciu lat, ale jednak pewien szczegół tam z przodu może zdradzać, że to już nie jest oryginalna 700, tylko jednak już coś tu jest bardziej podłubane. Tak, to jest swap z silnikiem 1.1. W tym około 20-odcinkowym serialu, że tak powiem, chcę pokazać, co zrobiłem, co zmodyfikowałem w tym samochodzie, jak to zrobiłem i przede wszystkim, dlaczego zrobiłem to nieco lepiej niż reszta świata. Nie próbuję przez to powiedzieć, że inni robią źle swapy, ale niemniej jednak zanim przystąpiłem do swapowania swojego samochodu, zrobiłem pewne rozeznanie, jak to ludzie robili, w szczególności w bisach. Wychwyciłem bardzo dużo błędów, które mi się nie podobały, przeanalizowałem sobie troszkę po inżyniersku, jak to można zrobić lepiej. No i starałem się to generalnie wykonać możliwie jak najlepiej, także będę pokazywał po kolei poszczególne elementy, co jak było robione. Także zanim generalnie zacznę pokazywać poszczególne elementy, chciałbym wyjaśnić troszeczkę jakby genezę i kierunek, w jakim po prostu chciałem pójść, bo swap swapowi nierówny. Tam takie coś czerwone to też jest swap i będzie swap. Obecnie w remoncie, nie wiadomo kiedy się skończy ten remont, nieważne. Jeden i drugi jest swapem, ale każdy jest jednak inny, do czego innego zrobiony, pod innym kątem troszkę zbudowany. Także są to jednak istotne szczegóły, które chcę na początku powiedzieć i wyjaśnić, bo będą generalnie one rzutowały na to, co będzie robione z tym samochodem i w jaki sposób to będzie robione. Także przede wszystkim, pierwsze co, to chciałem, żeby bis pozostał bisem. Czyli staram się zrobić wszystko, żeby ten samochód dalej wyglądał jak bis. Nie żeby z tyłu było pół silnika widać, albo z przodu jedna wielka japa na chłodnicę. Nie, absolutnie bis miał pozostać bisem i wszystko w tym kierunku tutaj było robione. Druga sprawa. Miały pozostać trzy bagażniki. Jak widzicie, tutaj jest czapka na głowie, trzeci bagażnik i to też jak gdyby ma wpływ na to, co tu dalej będę pokazywał. Także bagażnik w pełnej funkcjonalności jest z przodu, częściowej funkcjonalności, tej większej części funkcjonalności jest z tyłu, no i oczywiście górny trzeci pozostał absolutnie bez zmian. I trzecia bardzo ważna sprawa to mianowicie, że ten samochód miał służyć generalnie do jazdy na co dzień. Do jazdy na weekendy, na zloty, ale nie na zasadzie, że wsiadam w samochód, jadę 30 km w wielkim hałasie i ciasnocie i się gotuję. Nie. Chodziło o to, żeby on był wygodny na tyle, ile się oczywiście da w maluchu zrobić samochód wygodny. Do jazdy na co dzień, do jazdy na zlot, nie 30, a na przykład 300 i więcej kilometrów za kółkiem, co w maluchu no nie jest jakimś tam super wielkim wyczynem, ale jest to pewne przeżycie. Mój osobisty rekord za kierownicą bisa to 500 km jednego dnia. To sobie wyobraźcie, jechać nie 500, ale 300 km z ryczącym silnikiem za plecami, bo z reguły tak we wszystkich swapach w bisie tak to było robione. Również w trakcie kręcenia poszczególnych rzeczy będę też omawiał, dlaczego, będę miał kwestię, dlaczego bis jest jednak według mnie troszeczkę lepszym samochodem do swapowania niż tradycyjny Fiat 126P. Pewne te różnice wynikają chociażby dlatego, że bisy oczywiście zachowane w dobrym stanie, a nie jakiś tam jeżdżąca kupa rdzy, są troszeczkę wytrzymalsze, mają te buty wytrzymalsze, chociażby dlatego, że z tyłu są podłużnice, belka jest zamontowana na podłużnicach, więc jakby tutaj w tym miejscu już jest troszeczkę wszystko lepiej wykonane. Chociażby kwestia
że już mamy nagrzewnicę na swoim miejscu, instalację elektryczną pod wentylator, chłodnicy na przykład, już też mamy. Mamy już zamontowany chociażby zbiorniczek wyrównawczy. W wielu samochodach widziałem te zbiorniczki wyrównawcze, no w takich po prostu miejscach i takie patenty. No nie ukrywam, może to działa, ale no sobie ludzie wielokrotnie no utrudniali po prostu życie. Także pokażę, jak ja to wykonałem. U mnie to działa i działa to już troszeczkę czasu, bo zrobiłem tego swapa dokładnie w czerwcu 2018. Mamy obecnie luty 2020, także już troszeczkę czasu minęło. Ale co ciekawe, zaraz po tym praktycznie jak go zrobiłem, było parę dni na jazdy testowe i praktycznie od razu jechałem na zlot w zwoleniu 2.18. Także od razu gruba trasa, no było parę przygód, nic się nie popsuło, ale doszedłem do wniosku, że pewne rzeczy jeszcze muszę zmodyfikować, nieco poprawić. I to już jak gdyby ten efekt finalny będzie w tych filmikach pokazany. I co jeszcze? To chyba tyle. Teraz jak to będę pokazywał? Będę się starał pokazywać jeden odcinek co tydzień. Także to jest powiedzmy pierwszy odcinek. Następnego odcinka spodziewacie się za tydzień. Wyszło mi około 20 paru odcinków. Niektóre elementy będę łączył, się starał wyjaśniać też no, po kolei pewne jakieś tam krytyczne kwestie, jak zrobić to po prostu nieco lepiej. No i cóż, no i tyle, także zachęcam do oglądania, zapraszam. Jeżeli macie jakieś uwagi, proszę bardzo, dzielcie się nimi. Ja nie mówię, że to jest wszystko zrobione idealnie, tak? Bo nie jestem idealnym blacharzem, nie na wszystkim się muszę znać. Również parę rzeczy w tym samochodzie też są do wymiany, także gdzieś tam kiedyś będzie generalny remont blacharski tego samochodu, także darujmy sobie uwagi pod tytułem, że tu jest jakiś smark albo gdzieś tam jakaś korozja ci wychodzi, tak? No nie czarujmy się, to jest tylko albo aż maluch. Nie każdego stać na jakiś kompleksowy remont u blacharza, gdzie wszystko będzie wypiaskowane, zakonserwowane, wytrawione i wszystko super idealnie zrobione. Mnie póki co nie stać, może kiedyś zobaczymy. No dobra, to tyle tytułem wstępu, także to zobaczę za tydzień w następnym odcinku pod tytułem jak poprawnie swapować bisa. Na razie.